Minister Kasprzyk jest doskonale zorientowany. Widać, że BIP tu robi, Biuletyn Informacji Publicznej, a minister PiS. Teraz takich ministrów mamy sporo nowych. Minister Kasprzyk był zaledwie radnym. Tu jest cały jego biogram aktualności. Jan Józef Kasprzyk, nowym zastępcą szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Siedział tam na tej komisji, można było go posłuchać. No i proszę Państwa, to jest bardzo ważna osoba dla mnie, ponieważ on będzie łącznikiem w sprawie mojej emerytury w drodze wyjątku. I wystarczy, że ZUS odda moją teczkę temu panu, czy jego urzędnikom do wglądu, ponieważ ja wszystko udowadniałam, a teraz jestem bardzo chora, jeszcze bardziej niż przedtem. Trochę jest to niepokojące, że jest to minister Armii Krajowej, a nie Narodowych Sił Zbrojnych, no ale mają taką skłonność PiS, żeby mieszać jedno z drugim. Także, panie ministrze, będę do pana dzwonić, będę do pana pisać, wysyłać, ale to na komputerze, bo na razie mam prawą ramię złamane i w ogóle nie mogę pisać ręcznie, także tylko na komputerze. A tutaj widzicie, dzieci PiS wpuścił do Senatu. Dzieci. Ja jeszcze nigdy nie byłam w Senacie, tak, żebym chciała na taką wycieczkę przyjechać. Ale kto za to ma zapłacić? Miejmy nadzieję, że znajdzie się jakiś minister Kasprzyk, który weterana jako niepodległość wygląda jak mój równolatek. Ja mam 52 lata, 1964 rocznik. No i jestem kobietą i oczywiście za 400 zł potwierdzam, nie da się godziwie żyć, dlatego występowałam od razu na początku choroby, 3 lata temu, w 2013 roku, o emeryturę w drodze wyjątku. I we wszystkich instancjach broniłam się jak lwica. No i niestety nic z tego nie wyszło, ponieważ ostatnia odpowiedź prezesa ZUS brzmiała: pani do prezydenta piszecie, a wtedy prezydentem był Bronisław Komorowski, uśmiechnięty, wypasiony. No i został zmieniony na Andrzeja Dudę, ale to też nie jest z dnia na dzień, historia długa. Będziemy ją po kawałku przedstawiać. Bardzo mi tu we Wrocławiu pomagają mopsy, ale niestety niektórzy nie wiedzą, że Państwa Komisja Wyborcza z JOW-7, do którego ja chciałam startować z samoobrony, dopuściła Barbarę Zdrojewską oczywiście. I w ogóle trzech senatorów PO ma Senat Prowincja Wrocławska. Prowincja Wrocławska. W JOW-ie siedem Zdrojewska, PO. W JOW-ie chyba tutaj to napisałam na Facebooku, bo ja to działam nieodpłatnie, a chciałabym naprawdę otrzymywać godziwą emeryturę i pensję za ten sejmik ziemski. W JOW-ie 7 jest Barbara Zdrojewska, w JOW-ie 8, czyli Wrocław Północ, jest Obremski, też Platforma. No i Jarosław Duda w JOW-ie 6. To jest 6, 7, 8, cała prowincja wrocławska. Tak jak tu stoi.
Niestety. Wszystko Platforma Obywatelska wzięła i poniosła. 17 tysięcy pensji miesięcznie, drugie tyle na biuro. Także z kim tu się równać, proszę Państwa, za 400 zł. No i stąd te mocne słowa, ja je rozumiem, panie ministrze Kasprzyk. No, na pewno się usłyszymy i zobaczymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Natomiast tutaj 9:20. Zgłasza się jakiś inny. Zobaczymy, co mówi. Gdzieś to zapisałam. Złożyły do marszałka Sejmu petycję, ale petycja była ustawą, która była przygotowana w poprzedniej kadencji przez tej roboty. No właśnie, i dużo brało, i dużo by wypadło. O, ten pan nas bardzo interesuje. Trzeba go z całości posłuchać. O, proszę Państwa, będziemy musieli zmierzać ku końcowi, natomiast wiadomo, proszę, żebyśmy się skupili na przedmiocie naszych obrad, czyli ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych. Jest taka propozycja, a nie inna, o zmian takich, a nie innych. Oczywiście nikt nie wzbrania, żeby były zgłaszane wnioski legislacyjne, wnioski, które mogą stać się poprawkami do tych właśnie propozycji, ale no jednak tu widzę, że Państwo wypowiadacie się o całości jakby spraw związanych z ustawą o kombatantach. Także bardzo proszę o zabieranie głosu na temat tego, co znajdujemy w druku numer 59. Poproszę o krótką wypowiedź i przedstawienie się. Janusz Olewiński, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych. My całkowicie identyfikujemy się z wypowiedziami pana ministra Kasprzyka. Wystąpiliśmy do komisji z naszymi poprawkami. Nie wiem, to w druku w ogóle tego nie ma. Nie jest brane pod uwagę. Nie wiemy dlaczego. Postulujemy zmianę nazwy nie działaczy opozycji, tylko weterani opozycji niepodległościowej. I to będzie korespondować z artykułem 19 Konstytucji, która mówi o weteranach walki o niepodległość. Chyba udowadniać nie trzeba, że ci ludzie walczyli o niepodległość Polski. I również zmiana daty, nie 4 czerwca 89, która ta data nic nie zmieniła w ogóle w prawodawstwie, a właściwą datą jest 31 lipca 90 rok. I jest zakreślona ta data w ustawie o IPN-ie. Teraz z 29 kwietnia tego roku. To jest bardzo dobra data, jest właściwa. Tylko pana. Tu daty także. Słyszeliśmy tutaj państwo, proszę państwa, że może być kilkaset tysięcy osób. My proponujemy, żeby ustawa objęła, tam kryteria są określone, ale przede wszystkim, jeżeli osoba uzyska status działacza czy weterana opozycji, to wtedy ustawa go obejmuje. I mało tego, to też żeśmy wnieśli te poprawki. Działaczem opozycji jest osoba, która wykonywała tą działalność nieodpłatnie i bez pobierania wynagrodzenia. No tak jak ja. Osoba, która pobierała wynagrodzenie, to nie działacz, tylko pracownik najemny do wykonywania konkretnej roboty. Monachium. W Berlinie Zachodnim. No właśnie, i dużo brało. I nigdy nie brała. A Jacek Kurski brał. Trzeba, proszę Państwa, zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku z tej ustawy, gdzie przeznaczone było 25 milionów, wydatkowano około 500 000. A w tym roku za półrocza, to co pan minister powiedział, to niecałe 700 tysięcy na 50 milionów. Wcale nie są jakieś wielkie kwoty. My odrzucamy tą kwotę świadczenia 400 zł. Uznajemy to za hańbę. I to nie poprawi żadnego bytu człowieka, a nie, za przeproszenie, nie pozwoli zdechnąć. Panie przewodniczący, proszę o to, żeby pan używał inne słownictwo. Jesteśmy na posiedzeniu senackiej komisji. Przedłuży słownictwo, które pan zaprezentował, no nie jest godne tej sali. Przepraszam. Widzicie państwo, facet, który siedzi tam na tej komisji, czepia się słów.
A więc w ogóle nie czepił się merytoryki, tylko po prostu banalnych słów parlamentarnych. No. A ten się zgłaszał, czego na sam koniec i w ogóle nie wie, dlaczego zostali wyminięci. No, ja jeszcze raz puszczę pełen tekst, na którym nie ma komentarza autorskiego, żebyście Państwo to sobie sami mogli odsłuchać, bo to jest bardzo ciekawa komisja i ten gość, który tam siedzi za tym pulpitem, też wypasiony. W każdym razie nie poprawi w żaden sposób bytu tych ludzi na godne jakieś życie. I ustawa w tym kształcie o takiej wysokości jest totalnie sprzeczna z artykułem 19 Konstytucji, który mówi wyraźnie o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu ludzi, którzy walczyli o wolność Polski i ta polska wolność uzyskała. Również wnosimy poprawkę do artykułu 13, gdy mówi się o samorządach terytorialnych, że może pomagać, ma obowiązek, bo może to tak, no jak zechce, to pomogę, jak nie zechce, to nie pomoże. Ma obowiązek. To jest, proszę Państwa, obligatoryjnie. Ma obowiązek. Państwo polskie ma obowiązek wobec weteranów. I jeszcze to nie zmiana, znaczy uzupełnienie artykułu 15 dotyczące rad konsultacyjnych. Taki zapis powinien się znaleźć. Że posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Bo w tej chwili jest raz na pół roku, a spotykanie się raz na pół roku, no cóż można załatwić na spotykanie się raz na pół roku. Sami wiemy dzisiaj na tym posiedzeniu, że trzeba się spotkać i wkrótce, i to szybko. Dobra ustawa przyczyni się do wypełnienia właśnie artykułu 19 Konstytucji, będzie korespondować. Będzie zgodna z nakazem moralnym i tradycją, które nakładają na władzę Rzeczypospolitej, wszystkich szczebli, szczególny obowiązek otoczenia troską i opieką wszystkich, którzy z poświęceniem walczyli o niepodległą Polskę. Ja te propozycje, tutaj poprawki były zgłoszone i ja bym prosił o uwzględnienie je. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do przegłosowania wniosku formalnego, który powinien być... Minuta dziewiąta, bo ten pan się tutaj zgłasza i on dla nas jest najważniejszy. 9:03 to chyba trochę za wcześnie albo za późno. Zobaczymy, czy damy radę. Nie, on tutaj jeszcze spokojnie siedzi. Minister Kasprzyk jest doskonale zorientowany. Widać, że BIP-y tu robi, Biuletyn Informacji Publicznej, chyba minister PiS. Teraz takich ministrów mamy sporo nowych. Minister Kasprzyk był zaledwie radnym. Tu jest cały jego biogram aktualności. Jan Józef Kasprzyk, nowym zastępcą szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Siedział tam na tej komisji, można było go posłuchać. No i proszę Państwa, to jest bardzo ważna osoba dla mnie, ponieważ on będzie łącznikiem w sprawie mojej emerytury w drodze wyjątku. I wystarczy, że ZUS odda moją teczkę temu panu, czy jego urzędnikom do wglądu, ponieważ ja wszystko udowadniałam. Teraz jestem bardzo chora, jeszcze bardziej niż przedtem. Trochę jest to niepokojące, że jest to minister Armii Krajowej, a nie Narodowych Sił Zbrojnych, no ale mają taką skłonność PiS, żeby mieszać jedno z drugim. Także, panie ministrze, będę do pana dzwonić, będę do pana pisać, wysyłać, ale to na komputerze, bo na razie mam prawą ramię złamane i w ogóle nie mogę pisać ręcznie, także tylko na komputerze. A tutaj widzicie, dzieci PiS wpuścił do Senatu, dzieci.
Ja jeszcze nigdy nie byłam w Senacie tak, żebym chciała na taką wycieczkę przyjechać. Ale kto za to ma zapłacić? Miejmy nadzieję, że znajdzie się jakiś minister Kasprzyk, który weterana walk o niepodległość wygląda jak mój równolatek. Ja mam 52 lata, 1964 rocznik. No i jestem kobietą i oczywiście za 400 zł potwierdzam, nie da się godziwie żyć, dlatego występowałam od razu na początku choroby, 3 lata temu, w 2013 roku, o emeryturę w drodze wyjątku. I we wszystkich instancjach broniłam się jak lwica. No i niestety nic z tego nie wyszło. Ponieważ ostatnia odpowiedź prezesa ZUS brzmiała, pani do prezydenta pisze, a wtedy prezydentem był Bronisław Komorowski, uśmiechnięty, wypasiony. No i został zmieniony na Andrzeja Dudę, ale to też nie jest z dnia na dzień, historia długa. Będziemy ją po kawałku przedstawiać. Bardzo mi tu we Wrocławiu pomagają MOPS-y, ale niestety niektórzy nie wiedzą, że Państwa Komisja Wyborcza z JOW-7, do którego ja chciałam startować z samoobrony, dopuściła Barbarę Zdrojewską oczywiście. I w ogóle trzech senatorów PO ma Senat. Prowincja wrocławska. Prowincja wrocławska. W Jowie siedem Zdrojewska, PO. W Jowie chyba tutaj to napisałam na Facebooku, bo ja to działam nieodpłatnie, a chciałabym naprawdę otrzymywać godziwą emeryturę i pensję za ten sejmik ziemski. W Jowie 7 jest Barbara Zdrojewska, w Jowie 8, czyli Wrocław Północ, jest Obremski, też Platforma. No i Jarosław Duda w Jowie 6. To jest 6, 7, 8, cała prowincja wrocławska. Tak jak tu stoi. Niestety. Wszystko Platforma Obywatelska wzięła i poniosła. 17 tysięcy pensji miesięcznie, drugie tyle na biuro. Także z kim tu się równać, proszę Państwa, za 400 zł. No i stąd te mocne słowa, ja je rozumiem, panie ministrze Kasprzyk. No, na pewno się usłyszymy i zobaczymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Ważne, bardzo ważne. Przepraszam, cztery komisje oczywiście. Posiedzenie wspólne Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej. Przedmiotem obrad naszych komisji jest projekt ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych, druk nr 59, druk senacki. Przedstawiciel wnioskodawcy, pan senator Ulewski, który jednak z racji tej, że nie może być obecny dzisiaj, poprosił pana przewodniczącego Roberta Mamontowa, ażeby reprezentował właśnie pana senatora Rulewskiego.
Myśmy, jak Państwo pamiętacie, już obradowali, jeżeli chodzi o ten punkt naszych obrad. Zawiesiliśmy nasze obrady w związku z tym, że padła propozycja, ażeby zorientować się, jak właśnie ten zakres działań legislacyjnych jest realizowany w Sejmie, jako że w Sejmie również te działania były prowadzone. Otrzymaliśmy z datą 20 maja 2016 roku odpowiedź z Sejmu. No, płatne przerwy znamy. Dobrze Sejm, im za to płacą. Sejm, pan marszałek, Sejmu stwierdza, że skoro my się tym zajmujemy, to żebyśmy już po prostu całościowo się tym zajęli, że Sejm jakby scedował jakby swoje działania, niezależnie od tego, jak daleko były one posunięte, na Senat, wyznaczył jako obserwatora posła Bogdana Latosińskiego z prośbą, żeby umożliwić też włączenie się pana posła w roli obserwatora w nasze prace. Stąd no, mając takie informacje, zdecydowaliśmy o przystąpieniu komisji, o cztery połączone twierdzi, że Sejm scedował na Senat, a Senat za bardzo wie, co z tym zrobić. No i teraz przejdziemy do minuta. Natomiast proszę, żebyśmy się skupili na przedmiocie naszych puścimy obrad, czyli ustawie o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych. Jest taka propozycja, a nie inna, o zmian takich, a nie innych. Oczywiście nikt nie wzbrania, żeby były zgłaszane wnioski legislacyjne, wnioski, które mogą stać się poprawkami do tych właśnie propozycji. Ale no jednak tu widzę, że Państwo wypowiadacie się o całości jakby spraw związanych z ustawą o kombatantach. Także bardzo proszę o zabieranie głosu na temat tego, co znajdujemy w druku numer 59. Poproszę o krótką wypowiedź i przedstawienie się. Janusz Olewiński, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych. My całkowicie identyfikujemy się z wypowiedziami pana ministra Kasprzyka. Wystąpiliśmy do komisji z naszymi poprawkami, nie wiem, to w druku w ogóle tego nie ma, nie jest brane pod uwagę, nie wiemy dlaczego. Postulujemy zmianę nazwy, nie działaczy opozycji, tylko weterani opozycji niepodległościowej. I to będzie korespondować z artykułem 19 Konstytucji, która mówi o weteranach o niepodległość. Chyba udowadniać nie trzeba, że ci ludzie walczyli o niepodległość Polski. I również zmiana daty, nie 4 czerwca 89, która ta data nic nie zmieniła w ogóle w prawodawstwie, a właściwą datą jest 31 lipca 90 rok. I jest zakreślona ta data w ustawie o IPN-ie. Teraz z 29 kwietnia tego roku. I ta data jest właściwa. Słyszeliśmy tutaj Państwo, proszę Państwa, że może być kilkaset tysięcy osób. My proponujemy, żeby ustawa objęła, tam kryteria są określone, ale przede wszystkim, jeżeli osoba uzyska status działacza czy weterana opozycji, to wtedy ustawa go obejmuje. I mało tego, to też żeśmy wnieśli te poprawki. Działaczem opozycji jest osoba, która wykonywała tą działalność nieodpłatnie i bez pobierania wynagrodzenia. Osoba, która pobierała wynagrodzenie, to nie działacz, tylko pracownik najemny do wykonywania konkretnej roboty. No właśnie, i dużo brało, i dużo by wypadło. Trzeba, proszę Państwa, zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku z tej ustawy, gdzie przeznaczone było 25 milionów, wydatkowano około 500 000. A w tym roku za półrocza, to co pan minister powiedział, to niecałe 700 tysięcy na 50 milionów. Wcale nie są jakieś wielkie kwoty. My odrzucamy tą kwotę świadczenia 400 zł. Uznajemy to za hańbę. I to nie poprawi żadnego bytu człowieka, a nie, za przeproszenie, nie pozwoli zdechnąć. Panie przewodniczący, proszę o to, żeby słowo. Pan używał inne słownictwo. Jesteśmy na posiedzeniu senackiej komisji. Przedłuży słownictwo, które pan zaprezentował, no nie jest godne tej sali. Przepraszam. W każdym bądź razie nie poprawi w żaden sposób bytu tych ludzi.
godne jakieś życie. I ustawa w tym kształcie o takiej wysokości jest totalnie sprzeczna z artykułem 19 Konstytucji, który mówi wyraźnie o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu ludzi, którzy walczyli o wolność Polski i ta polska wolność uzyskała. Również wnosimy poprawkę do artykułu 13, gdy mówi się o samorządach terytorialnych, że może pomagać, ma obowiązek, bo może to tak, no jak zechce, to pomogę, jak nie zechce, to nie pomoże. Ma obowiązek, obligatoryjnie. I jeszcze zmiana, znaczy uzupełnienie artykułu 15 dotyczące rad konsultacyjnych. Taki zapis powinien się znaleźć. Że posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, bo w tej chwili jest raz na pół roku, a spotykanie się raz na pół roku, no cóż można załatwić na spotykanie się raz na pół roku. Sami wiemy dzisiaj na tym posiedzeniu, że trzeba się spotkać i wkrótce, i to szybko. Dobra ustawa przyczyni się do wypełnienia właśnie artykułu 19 Konstytucji, będzie korespondować. Będzie zgodna z nakazem moralnym i tradycją, które nakładają na władze Rzeczypospolitej wszystkich szczebli szczególny obowiązek otoczenia troską i opieką wszystkich, którzy z poświęceniem walczyli o niepodległą Polskę. Ja te propozycje, tutaj poprawki były zgłoszone i ja bym prosił o uwzględnienie je. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,